Miejsce znane jako Rura nad rzeką Dunajec w Nowym Sączu. Kilka metrów stąd w zaroślach znaleziono martwego Grzegorza Grudnika. Do dzisiaj tak naprawdę nie udało się ustalić, co się tutaj wydarzyło. Sprawa jest, chociaż często się takie, czasem się zdarzają takie sprawy, no sprawa jest dziwna, zastanawiająca, nietypowa. Ciało pokrzywdzonego znaleziono bez kurtki, bez jednego buta. Ujawniono dwie rany na brzuchu. Przeprowadzona sekcja, później szereg opinii pozwoliły na ustalenie przyczyny zgonu, która była bardzo złożona, bo to nie była jedna przyczyna. Biegli przyjęli, że przyczyną zgonu było oziębienie u osoby, u której spowodowano rany brzucha, która znajdowała się w niekorzystnych warunkach, bo w niskiej temperaturze i która była w stanie nieczuźwości. Jeśli chodzi o rany, to były dwie rany kłute brzucha, niezbyt głębokie, o głębokości 2 cm, które same w sobie nie mogły spowodować śmierci, a przez zbiegłych były określone jako lekkie obrażenia ciała. Te rany też nie mogły uniemożliwić, czyli mogą się poruszać, żeby oddalić się z tego miejsca i dojść do miejsca, gdzie by ktoś mógł udzielić pomocy. Rozświeżyła mnie opinia prokuratora, który próbował na samobójstwo, to pamiętam jak dzisiaj. A jak to sugerował panu to samobójstwo, w jaki sposób? Chodziło o żonę, nie? Że ona miała jakiś romans, czy coś takiego. Coś w tym stylu szło. Ja już tego po tylu latach tak panu nie powiem w szczegółach. A no dobra, a ona miała jakiś romans? A skąd? Siedziała w domu z dziećmi. Jego żona tak panikowała, nie wiem, wieczorem całkiem późnym już, że on nie wraca, że nie wraca, tak panikowała już, jakby się czegoś gdzieś martwiła, nie wiem, coś wiedziała, że gdzieś miał, nie wrócił, nie wiem, no i całą noc nie wrócił. Pokrzywdzony był bardzo tajemniczy w stosunku przede wszystkim nie tylko do znajomych, ale w stosunku do swojej rodziny. Dzień wcześniej przed wyjściem z domu, czyli 27 grudnia, mówił żonie, że na drugi dzień musi wyjść, na godzinę, że ma coś załatwić i może z tego będzie duża kasa. Ale na pytania żony nic nie odpowiedział. Natomiast ja usłyszałem to już nie wiem gdzie, już tego panu za Boga Ojca nie powiem, że ktoś mu jakąś paczkę przekazał z pieniędzmi czy coś tym w Brzesku. I wie pan co, zacząłem szukać w pamięci, co by mogło być w Brzesku. Był napad na kanton czy na coś takiego. I że podobno to był uwikłany jakiś jego kolega ze średniej z elektryka. Ja tego nawet nie mówiłem, powiedziałem to bodajże jego ojcu świętej pamięci. I on pracował faktycznie wtedy w Brzesku, w sklepie motoryzacyjnym. A brat miał, że tak powiem, jakichś znajomych takich ludzi z półświatka? Nic o tym nigdy nie było wiadomo. On był taki w miarę, wie pan, taki był spokojny moim zdaniem. Lubił się tak samo wypić, gdzieś taki był. Ale to był dobry chłopak, taki trochę naiwny, bym powiedziała. Taki, wie pan, że komuś mógł gdzieś może coś zaufać, gdzieś coś, nie wiem. Natomiast w odległości około 5 metrów było takie miejsce wydeptanej, uderzałej trawy, gdzie ujawniono dwa noże. Jeden scyzoryk i jeden nóż kuchenny, czarny. Być może to był ten nóż, który miał pokrzywdzony. W scyzoryku nie ujawniono żadnych śladów, natomiast na nożu kuchennym ujawniono krew, ale ona nie dawała się nawet do identyfikacji grupowej. Tak samo śladów linii papilarnych znajdujące się na tych nożach nie nadawały się do identyfikacji. Jeżeli to zrobił, no bo wie pan, no dwie rany nożem w brzuchu, no chyba sam se człowiek nie zrobił. Najprawdopodobniej on sam się przemieszczał, nie był ciągniony przez inne osoby i być może wcześniej te ślady, które miał na odzieży i na ciele drobne obrażenia, to były wynik jakiegoś szarpania, przewracania się z inną osobą. Kluczowe w tej sprawie jest ustalenie, z kim był umówiony pan Grzegorz tego dnia oraz na czym miał polegać interes, o którym mówił. Może ktoś z państwa wie coś na ten temat? Każdemu zapewniamy pełną anonimowość.